Jednak dla tego takiego Poznania, Warszawy, te 10 milionów, 11, no to powiedzmy sobie szczerze, przydałoby się zawsze, ale to niekoniecznie jest zauważalne. Natomiast to 11 milionów rozbujało nam tak możliwości rozwojowe naszego miasteczka, że to było naprawdę trafiona decyzja. Ja, nasuwa mi się takie porównanie, że to jest tak jak podanie choremu tlenu. Odżyliśmy. My wspólnie, bo myśmy dołożyli również pieniądze, wykonaliśmy już 2 sale gimnastyczne, wykonaliśmy strażnicę, rynek w przebudowie, piękny park za przeszło 6 milionów. To jest naprawdę efekt dodany, taki efekt widoczny. Jak mówię, 11 milionów to pewno się wszystkim przydało, ale to, co tutaj mamy, to jest naprawdę no, zastrzyk potężny dla takich małych gmin jak nasze. I teraz Państwu jeszcze jedną ideę, i Panu Marszałkowi szczególnie, że mam projekt techniczny nowego gminnego ośrodka, nowoczesnego. Liczę na to, że te pieniądze wreszcie otrzymamy z Unii i będziemy mogli się nimi dzielić. I liczę na to, że również bym dostał dofinansowanie, bo marzy mi się, a marzenia się czasami spełniają, żeby tu powstało muzeum. Muzeum trzech kultur, trzech religii. Bo wiecie Państwo, do wojny to miasteczko huczało, tu było pełno różnych przedsiębiorstw i tak dalej. Tu żyli Żydzi, Ewangelicy i Katolicy w zgodzie. Tu nie było żadnych wojen. W 2018 roku nasza gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach konkursu na rewitalizację gminy Jaraczewo. Już w 2020 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania. Jest to jedno z 5 zadań. Tak naprawdę jest to trzeci obiekt, który już otwieramy. Najpierw było otwarcie remizy OSP w Jaraczewie, następnie sala gimnastyczna w Górze, teraz mamy nasz Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie. Jest to nie tylko to dofinansowanie, tak? Ponieważ dostaliśmy jeszcze drugie dofinansowanie również z Urzędu Marszałkowskiego, tym razem z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru programu Kulisy Kultury. Jeżeli chodzi o projekt unijny, tutaj dofinansowanie obejmowało cały obiekt Gminnego Ośrodka Kultury z wyłączeniem tych części, które wcześniej były należały do OSP Jaraczewo. Czyli mówimy tutaj o całym piętrze plus parter bez części garażowej. Natomiast Kulisy Kultury pozwoliły nam na zrealizowanie drugiej części, drugiego etapu, dzięki czemu uzyskaliśmy piękną salę taneczną, uzyskaliśmy też pomieszczenia biurowe i możemy po prostu rozszerzyć działalność naszego Gminnego Ośrodka Kultury. Jeżeli chodzi o finanse, które są no, tak naprawdę też jeden z ważniejszych, to cała inwestycja wyniosła ponad 1 750 000, z czego ponad 880 tysięcy pozyskaliśmy ze środków unijnych, 75 tysięcy ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast niespełna 800 tysięcy wydaliśmy z własnego budżetu. Dzięki temu, że zrealizowaliśmy to zadanie, mamy salę taneczną, mamy salę plastyczną, mamy dużą salę widowiskową, nową scenę, co bardzo ważne, ten budynek teraz jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, mogliśmy dobudować, więc dzięki temu wszystkie osoby mogą uczestniczyć w naszych widowiskach, w naszych przedstawieniach, w naszych koncertach. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo dzięki temu po prostu wszyscy mogą wspólnie dbać o rozwój naszego społeczeństwa. Te projekty są niezwykle cenne i tutaj ten Jaraczewski, muszę powiedzieć, że ja go postrzegam w dwojaki sposób. Po pierwsze, on jest bardzo różnorodny, czyli ujęte są w nim te najbardziej pilne, potrzebne cele, które były widoczne i ta lista jest rzeczywiście bardzo bogata, bo zwykle rewitalizacja ogranicza się albo do przestrzeni rynku miejskiego, ewentualnie jeszcze jakiś dodatkowy element w tej rewitalizacji się znajduje. Tutaj mamy kilka ważnych obiektów. Celebrowaliśmy otwarcie pięknej strażnicy, chyba jednej z piękniejszych w Wielkopolsce. I to myślę, że jest duże osiągnięcie. Ten obiekt, który wiąże się z wielokulturowością Jaraczewa i też myślę, że jest niezwykle cenny. To jest ten dowód właśnie wielokulturowości Wielkopolski, o czym często zapominamy, że te narodowości czy też wyznania potrafiły ze sobą współpracować, potrafiły wspólnie żyć i pozostał po tym zaledwie ślad. Oczywiście historia
narodu żydowskiego, niezwykle tragiczna, która z naszej strony wymaga pieczołowitości w jej zachowaniu tych reliktów, tych śladów i też dobrej pamięci. Także cieszę się, że również tutaj taki widoczny znak tego uszanowania tej kultury i tej historii jest obecny i tak wizerunkowo piękny. A druga rzecz, którą chcę podkreślić, to jest, wydaje się, bardzo gospodarne podejście do tego projektu, bo jak spojrzymy na tę kwotę, w sumie to jest ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 10 to jest wkład Unii Europejskiej przy udziale również budżetu państwa, bo trzeba powiedzieć, że te projekty rewitalizacyjne, one w ramach programu regionalnego są w części współfinansowane przez budżet państwa, to jest tak naprawdę na te 5 zadań niewielka kwota. Oto wokół gęstą ranną głową.